Cześć, w dzisiejszym odcinku to jest Vivo X51 5G. Vivo to kolejny azjatycki tygrys, z wielkim apetytem zresztą, który zadebiutował w Polsce w minionym roku, nie bez problemów i opóźnień, trzeba dodać, wynikających w oczywisty i zrozumiały sposób z pandemicznych ograniczeń. Marka jest na pewno znana już osobom, które przeglądają newsy na branżowych technologicznych portalach. Vivo błyszczało na różnorakich targach i prezentacjach, pokazując na przykład pierwszy działający czytnik linii papilarnych umieszczony w ekranie, mówiłem o tym kiedyś w jednym z fleszy, pierwszy prawdziwie bezramkowy ekran i peryskopowy aparat do selfie, czy pierwszy smartfon bez jakichkolwiek gniazd czy portów. Producent zatem ambicje wykazuje i to często, o czym jeszcze dzisiaj będzie mowa. Pierwszym, powiedzmy, topowym modelem marki w naszym kraju jest natomiast X51 5G, przystosowany do europejskich okoliczności braciszek dostępnej nieco dużej X50. O pierwszym wrażeniu opowiadałem w osobnym filmie, dziś czas opowiedzieć o drugim, trzecim i 51. Jeśli chodzi o estetykę, nic się nie zmieniło. Nadal uważam, że X51 5G jest sprzętem wielce urodziwym. Zresztą przy okazji brą i akcencikami mocno przypominającym testowane przeze mnie jakiś czas temu Oppo Reno 4 Pro 5G. To nie musi dziwić, obie marki należą do jednego koncernu. Front i tył urządzenia to dwie zagięte w kierunku korpusu tafle szkła Shot Extension Up, rama jest aluminiowa, a dolną i górną krawędź spłaszczono. Ciekawy jest design wyspy z aparatami, wygląda jak dwa płaskie elementy ułożone na sobie, jeden szklany, drugi aluminiowy, czyli że jednak da się zrobić w tym aspekcie coś kreatywnego. Klawisze klikają znakomicie, są rozmieszczone na odpowiedniej wysokości, a nieco zbędny i mogący konfundować nieogarniających, czy jedno i drugie ma ze sobą coś wspólnego, napis 5G Professional Photography jest holograficzny. No i wisienka na torcie, wykończenie plecków, półmatowe, odbijające światło w przyjemny, stłumiony sposób. Ładne, a skromne, choć przy okazji niestety łatwo się brudzące. Cóż, nie ma rzeczy idealnych. Telefon jest dostępny tylko w jednym kolorze, tym stalowo-szarym, i on też mi się podoba. Przy okazji, zerkając na stronę producenta, przeczytacie, że motyw kolorystyczny Alpha Grey jest dziełem iluzorycznego futuryzmu, który nadaje zaawansowanej technologii charakter typowy dla modnych, butikowych produktów. Także tego, kogoś poniosło. Z minusów, telefon jest duży i niestety nie jest wodoodporny, szkoda, za te pieniądze to powinno już być standardem. Na pocieszenie, w pudełku znajdziecie silikonowe etui, a od startu na ekranie przyklejona jest cienka folia. A skoro o ekranie mowa, na plus w jego przypadku jest świetne zagospodarowanie przestrzeni. Naprawdę niewielkie ramki i naprawdę niewielki podbródek oraz równie niewielki i niekombinowany selfiakowy otwór. Wyświetlacz jest delikatnie zagięty przy krawędziach, ma 6,56 cala, rozdzielczość 1080x2376, jest odświeżany w 90 Hz, więc animacje są gładziutkie, a typ matrycy to AMOLED i to oczywiście także jest na plus. Czernie wyglądają perfekcyjnie, kąty widzenia są idealne, a barwy przyjemnie miziają oczki, szczególnie że jest wsparcie dla HDR10+. Producent chwali się jasnością na poziomie 1300 nitów, ale jak rozumiem chwilową i strefową, cały ekran do takich wartości się nie zbliża, osiągając mniej więcej połowę, co w przypadku OLED-u i tak jest solidnym wynikiem. Odwzorowanie barw można dopasować do własnego gustu, są opcje mniej i bardziej jaskrawe oraz bardzo naturalna, a także suwak temperatury. Nie zapomniano o trybie ciemnym z zupełnie czarnymi tłami, filtrze niebieskiego światła, mocno konfigurowalnym i rozbudowanym Always On Display oraz funkcjach dopasowania wyświetlanych treści do proporcji ekranu i aparatowej dziury. Dużą skazą na specyfikacji X51 jest z kolei procesor. I nie dlatego, że jest jakiś bidny czy wątły, tylko dlatego, że w tej cenie powinien być flagowy. Telefon jest napędzany 8-rdzeniowym Snapdragonem 765G, rozpędzającym się do 2,4 GHz, z grafiką Adreno 620, ma 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci UFS 2.1. Uwaga, nie da się jej rozbudować, smartfon jest klasycznym dual SIM-em. Wydajność w testach benchmarkowych jest kawałek za prawdziwymi flagowcami ze Snapem 865 na pokładzie, ale trzeba też uczciwie zauważyć, że Vivo nie jest jedynym producentem, który w 2020 roku przeoszczędził w taki sposób. Motorola Edge, LG Velvet czy Oppo Reno 4 Pro 5G pracują na tym samym układzie. Zresztą nie jest to jakoś specjalnie cwaniackie zagranie. Mocy obliczeniowych jest tyle, że urządzenie na co dzień zasuwa. Aplikacje otwierają się bez zwłoki, nawet te ciężkie jak Facebook czy TikTok. Nie ma przycięć animacji czy zamyśleń. Gdyby nie wszystko, co dzieje się na świecie, rzekłbym, że czasy mamy piękne, bo średniopółkowy procesor potrafi działać jak topowy. Odnotowuję też, że telefon nie nagrzewa się przesadnie w zasadzie nigdy. Vivo X51 dotarł do mnie z Androidem 10, natomiast od tego czasu został już zaktualizowany do Androida 11. Brawa dla producenta za niezwlekanie z tematem. Poprawki bezpieczeństwa są z grudnia, a system przykryto nakładką o nazwie Fantouch OS, także oznaczonej liczbą 11. Najnowsza wersja systemu przynosi sporo nowości, ale rzekłbym, że one są drobne. Powiadomienia są teraz sortowane w grupy, można zapisywać ich historię, żeby wracać do nich po ich odrzuceniu, znane z Messengera główki czatów są dostępne dla innych komunikatorów, a aplikacjom można przydzielać uprawnienia jednorazowo. Sama nakładka systemowa jest zaś, przyznaję, bardzo ładna i przejrzysta.
Jak to mówią w Ameryce, Star of the Show jest to domyślna seryjna tapeta. Most widziany z góry, z subtelnie, ale bardzo zgrabnie animowanymi chmurkami i przejeżdżającymi samochodami. Lubię takie smaczki. Interfejs jest podzielony na pulpity i przewijane wertykalnie menu główne. Ikony nowo instalowanych programów są automatycznie wpisane w kółeczka dla spójności estetycznej. Animacje podlewane 90 Hz wyglądają zaś znakomicie. Co się da spersonalizować, a czego nie? Da się zmienić motywy, ale są tylko dwa. Wybrać czcionkę pod warunkiem, że podoba się Wam ta seryjna, innych nie ma. Dopasować jej rozmiar, przy czym to jest standardowa antkowa funkcja i to by było na tyle. Nie da się zmienić siatki ikon, nie da się zmienić wielkości elementów interfejsu, to będzie ważne dla osób ze słabszym wzrokiem. Nie da się wybrać innego stylu animacji pulpitów głównych czy spłaszczyć struktury. Części osób to może przeszkadzać, część będzie się cieszyć z tej ala pikselowej prostoty. Grzebiąc w ustawieniach znajdziecie jednak wcale nie mało dodatków od Vivo. Są oczywiście gesty pełnoekranowe do nawigacji, są gesty na zablokowanym ekranie, więc działa dwupunkt do wybudzania, są gesty na odblokowanym telefonie, np. przeciągnięcie trzema palcami, jest asystent dla graczy i są efekty dynamiczne, czyli w dużym uproszczeniu podświetlanie krawędziowe, konfigurowalne na wiele sposobów dla różnego typu działań i połączone z innymi animacjami dostępnymi w systemie dla najprzeróżniejszych zdarzeń. Wszystko to wygląda na co dzień ślicznie. Zaintrygowała mnie opcja potrząśnięcia telefonem w celu włączenia latarki. Czyżby ktoś wreszcie skopiował to genialne rozwiązanie od Motorola? Wychodzi na to, że tak, ale połowicznie. Bajer działa tylko na ekranie blokady albo gdy urządzenie jest wybudzone. Gdy telefon jest zablokowany, trzeba dłużej wcisnąć klawisz głośności w dół. I nie da się takim samym potrząśnięciem latarki wyłączyć. Trzeba to zrobić, rzekłbym, tradycyjnie. Vivo dorzuciło od siebie jeszcze jeden trik, nazywany skróty na ekranie. Po jego włączeniu do krawędzi można przypiąć sobie wysuwaną kropeczkę i uruchamiać przy jej pomocy różnorakie funkcje. Ogólnie rzecz biorąc, Fun Touch OS się polubiłem. Dawno już minęły czasy, gdy interfejsy w chińskich smartfonach były koślawe, niedorobione i bez sensu przeładowane. Mowa oczywiście o tych od dużych marek. Zanim przejdziemy do multimediów, dwa zdania o bezpieczeństwie. Czytnik linii papilarnych jest w ekranie i jest bardzo szybki, równie szybkie jest rozpoznawanie twarzy. Choć pamiętajcie, nie tak bezpieczne. Od strony muzycznej Vivo X51 mogłoby wypadać lepiej. Głośnik zewnętrzny jest jeden, sterełka nie ma. Dobrze zatem, że jest chociaż donośny i nie przesterowuje dźwięku. Nie ma też gniazda mini jack. Producent nie oszczędzał jednak na przejściówce, a jeśli byście ją zgubili, telefon obsługuje zwykłe tanie adaptery. W kwestii barwy na sławkach jest zaś bardzo dobrze. Sprzęt gra z prężystym basem i wyraźnym środkiem, brakuje tylko co nieco wysokich tonów. I niestety nie da się ich dodać, bo nie ma korektora. Jest funkcja Hi-Fi, która w istocie poprawia jakość dźwięku, ale nie da się jej w żaden sposób skonfigurować. Odważni mogą sięgnąć jeszcze po bajer w postaci dopasowania profilu dźwiękowego do wieku słuchającego. Odważni, bo ja tortury wynikające z tej zabawy odradzam. Jeśli zapytacie kogoś z Vivo, co sprawia, że cena urządzenia jest taka, a nie inna, odpowie zapewne, że ponadprzeciętny zestaw fotomożliwości. Smartfon wraz ze swoimi braćmi na inne rynki jest pierwszym, którego główny aparat jest stabilizowany niezwykłą optyczną stabilizacją, a mikrogimbalem, zbudowanym w taki sposób, że umożliwia 3 razy lepsze mechanicznie niwelowanie drgań i potrząśnięć niż dotychczasowe rozwiązania. Zastanawiałem się przez dłuższą chwilę, czy zagłębiać się w tym momencie w technikalia i opowiedzieć Wam dokładnie, jak to rozwiązanie działa. Natomiast doszedłem do wniosku, że po pierwsze, żaden ze mnie inżynier, żeby się wymądrzać, a dwa, tak czy siak sądzę, że większość z Was interesuje po prostu, czy rozwiązanie działa. I do tego przejdziemy za chwilę. Wracając do bardziej tradycyjnych cech głównego aparatu. Ma 48 megapikseli, łączy 4 piksele w jeden, a wartość przysłony to 1.6. Drugi w kolejności jest 8-megapikselowy szeroki kąt o polu widzenia 120 stopni ze światłem 2.2 i on ma autofokus, co umożliwia pstrykanie fot w super makro z odległości 2,5 cm. Trzeci i czwarty aparat to zaś zoomy. Ten umożliwiający dwukrotne przybliżenie ma 13 megapikseli, światło 2.5 i Vivo twierdzi, że on jest portretowy. Pięciokrotne przybliżenie jest z kolei realizowane peryskopowym 8-megapikselowym modułem z przysłoną 3.4 i wsparciem optyczną stabilizacją obrazu. W jego przypadku 10-krotne przybliżenie można jeszcze nazwać bezstratnym, a maksymalny zakres to cyfrowe 60 razy. Jak widać, nie oszczędzano na niczym. Podkreśla to jeszcze obecność potrójnej diody doświetlającej, lasera, który pomaga ustawiać ostrość, gdy to konieczne, i Eye Autofocus, czyli takiego, które rozpoznaje oczy. Interfejs przypomina te, które można znaleźć w zasadzie w każdym innym obecnie sprzedawanym smartfonie. Po lewej są skróty do ustawień, lampy błyskowej, obiektywu Google, HDR-u oraz filtrów. Przełącznik aparatów jest po prawej, oczywiście da się go przycisnąć i zamienić w suwak zoomu. I tak jak w Samsungach przy wyższych wartościach przybliżenia, w lewym górnym rogu pojawia się praktyczny celownik. Powyżej jest jeszcze przycisk obiektyw i on jest nieco cudaczny. Tutaj można wymusić włączenie super makro, nie ma osobno wydzielonego trybu i tu można też rozmyć tło, tak jak w trybie portretowym, oraz przeskoczyć do szerokiego kąta, więc te funkcjonalności się dublują. Makro uruchamia się też automatycznie po wykryciu zbliżenia, bo działa sztuczna inteligencja, a tryby znajdziecie na suwaku jeszcze bardziej po prawej. Kilka jest przypiętych na start, ale da się je dowolnie poprzestawiać, dodać te bardziej schowane lub ukryć pod pozycją więcej, rzadko używane. Tak to powinno działać.
Oprócz automatów do zdjęć i wideo jest wspomniany już przeze mnie portret, tryb nocny dla wszystkich poziomów przybliżenia i z 4 dodatkowymi fajnie wyglądającymi filtrami oraz panorama, pełna rozdzielczość, zwolnione tempo 240 klatek na sekundę w 720p, migawka ruchu pomagająca cyknąć fotę szybko poruszającego się obiektu, dokumenty do pstrykania zdjęć, dokumentów oraz tryb profesjonalny, pełny, nieokaleczony dla wszystkich aparatów, choć znów nie do końca logicznie przełączać je pomiędzy nimi można tym przyciskiem obiektyw na górze, nie klawiszem z oznaczeniem zoomu. Drobna rzecz, ale Vivo mogłoby to poprawić. Trzeba też odnotować, że na pokładzie są 2 dodatkowe tryby do astrofotografii. Gwieździste niebo i super księżyc. Ten drugi działa jak podobne rozwiązanie w smartfonach Huawei, ten pierwszy jak podobne rozwiązanie w Pixelach. O obu pozwolę sobie jednak opowiedzieć szczegółowo w krótkiej Mobzilli, bo temat jest ciekawy, a ten odcinek i tak już za długi. Przejdźmy zatem do jakości zdjęć. Wszak ona jest najważniejsza. I jadąc po kolei. Foty z głównego aparatu wyglądają znakomicie. Mają świetną rozpiętość tonalną, piękne żywe kolory, dużo detali i nieprzesadzone wyostrzanie. Robiłem zdjęcia jesienią, robiłem zdjęcia zimą, w słoneczne dni i te bardziej pochmurne. Nie zawiodłem się na nich nigdy, co oznacza, że zastrzeżeń nie mam w zasadzie żadnych. Z szerokim kątem niestety nie jest już tak dobrze. Zdarza mu się prześwietlać kadry, szczegółowość jest słabsza, autofokus kilka razy się pomylił. Bronią się jednak ładnie nasycone barwy, zgodne z tymi, które rejestruje główna matryca. Świetny kontrast oraz duże pole widzenia. Wydziwiam, ale nie zrozumcie mnie źle. To, co szeroki kąt w X51 umie, ciągle jest powyżej przeciętnej. Makro także prezentuje się zacnie. Takie sztuczki umie naprawdę niewiele smartfonów na rynku, albo inaczej, takie sztuczki robić dobrze umie niewiele smartfonów na rynku. Oba aparaty z zoomem także oceniam na plus. Szczegółowość jest wystarczająco duża, rozpiętość tonalna tutaj się broni, kolory nadal są podkręcone i ładniutkie. W przypadku 5-krotnego przybliżenia wolałbym zobaczyć nieco agresywniejsze wyostrzanie, ale w ostateczności można go dodać w dowolnym edytorze. I przy okazji 10-krotny zoom ciągle prezentuje się nieźle i jeśli jest taka potrzeba, można po niego sięgać. Ale wyższych wartości przybliżenia nie polecam. Szybko robi się pikseloza i jakość spada drastycznie. Całość tych wszystkich rzeczy składa się jednak na jedne z najpełniejszych fotomożliwości, jakie można obecnie kupić. Niewiele jest smartfonów, które mają i dobre makro, i świetny podstawowy aparat, i podwójny, i 5-krotny optyczny zoom. Każda z tych rzeczy może przydać się na co dzień w różnych scenariuszach. Za ten zestaw Vivo należą się ogromne gratulacje. I na szczęście po zmroku jest równie dobrze, o ile w kadrze jest jakaś rozsądna ilość światła. Detali jest dużo, kadry są jasne, nie zachodzi żadne zniekształcenie barw, ani nie pojawiają się zbędne refleksy. W takich warunkach pomaga też na pewno ta gimbalowa stabilizacja. Telefon może naświetlać zdjęcia ciut dłużej niż wielu konkurentów. Tak czy siak, polecam jednak sięgać po tryb nocny, zawsze wtedy, gdy chcecie uzyskać jeszcze jaśniejsze foty, ze sprytnie wydobytymi z cieni szczegółami i lepiej kontrolowanymi prześwietleniami. Żeby nie było tak cudownie, zauważę przy okazji, że w zupełnych ciemnościach X51 nie błyszczy. Smartfon jednak światła w kadrze potrzebuje. No i szeroki kąt w nocy wypada dokładnie tak, jak można było przypuszczać. Czyli że kiepsko i tryb nocny niewiele mu pomaga. Aparat na froncie ma 32 megapiksele i zdjęcia są wypluwane w pełnej rozdzielczości. Wartość przysłony to 2,45, a fokus jest stały. Selfiaki oceniam zaś pozytywnie, mają ładne kolory, dobrą szczegółowość i rozsądną rozpiętość tonalną. A odcinanie krawędzi w trybie portretowym mogło być celniejsze, ale generalnie jest dobrze. Na koniec tego długiego segmentu kwestia nagrywania wideo. X51 radzi sobie z 4K w 60 klatkach na sekundę, gimbal jest wspierany cyfrową stabilizacją i możliwe jest przełączanie aparatów podczas nagrywania w Full HD. Filmy w każdej rozdzielczości i kręcone każdym modułem wyglądają znakomicie. Są szczegółowe, mają mało szumów i ładne kolory. I tak, gimbalowa stabilizacja spisuje się świetnie. Podczas chodzenia ruchy dłoni są niwelowane perfekcyjnie. Telefon dzielnie walczy też z potrząsnięciami podczas biegania czy większymi drganiami. Vivo nie ściemnia, twierdząc, że to w jakiś sposób nowe otwarcie w temacie. I brawo, tego nam trzeba w branży więcej. Zgodnie z tym, co podpowiada nazwa, X51 5G obsługuje 5G. Jest także wsparcie dla Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, a na pokładzie brakuje radia FM. No i oczywiście pamiętajcie, przez telefon da się rozmawiać, zawsze bardzo przyjemnie, ponieważ ja nie odnotowałem żadnych problemów z zasięgiem. Do smukłej obudowy X51 udało się wcisnąć baterię pojemności 4315 mAh i to pojemność obecnie dobra, choć już nie zachwycająca. Wiecie, coś jak grzane wino w lecie. Na szczęście jednak optymalizacja zużycia energii jest dobra i telefon spokojnie może wytrzymać 2 dni w cyklu mieszanym i 1,5, gdy sięga się po niego często. Ładowarka z zestawu jest 33W, w 30 minut ładuje około 60% pojemności, a całość w godzinę 10. Ładowania bezprzewodowego i w związku z tym zwrotnego niestety nie ma i to skaza na specyfikację sprzętu w tej cenie. Podsumowując, Vivo X51 5G to kawał naprawdę udanego sprzętu, pod wieloma względami i z wielu powodów, powtarzać ich nie ma sensu. Problem jest tylko jeden i najlepiej skupić się na nim. Cena. 3000 bez złotówki muszą kłuć w oczęta w zestawieniu z tym, a nie innym procesorem, brakiem głośników stereo, brakiem wodoodporności czy ładowania bezprzewodowego. Aparat jest innowacyjny i robi to, co obiecuje producent. Ale czy warto z tego powodu wybrać akurat ten sprzęt, skoro na rynku są niewiele słabsze w tym aspekcie, ale bardziej kompletne urządzenia?
Każdy na tak zadane pytanie musi sobie odpowiedzieć sam. Ja w każdym razie Vivo X51 5G mogę warunkowo polecić komuś, kto dokładnie wie, co kupuje, albo w momencie, w którym sprzęt mocno stanieje. Co Wy sądzicie o Vivo X51 5G? Napiszcie w komentarzach, jak Wam się podoba również cena tego sprzętu. Jestem ciekaw. Przypominam, że w poprzednim odcinku, czyli tym z podsumowaniem minionego roku, trwa konkurs, w którym można wygrać iPhone'a 12 mini, więc jest o się o co bić. Link podrzucę Wam w opisie. Jeżeli macie jakieś inne pytania smartfonowe, to oczywiście jak zawsze można je zadać pod tym filmem. Postaram się odpowiedzieć. Zawsze siedzę po publikacji filmu przez dłuższy czas i odpisuję na komentarze, więc tym razem będzie dokładnie tak samo. Jeśli odcinek się Wam podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, polecam to zrobić teraz i zapraszam na wszystkie moje media społecznościowe. Tam często dzieje się więcej niż na YouTubie, na przykład na Instagramie. Trzymajcie się, cześć!